Witam wszystkich serdecznie na wyścigu okolicznościowym, na wyścigu specjalnym organizowanym przez grupę ASP Amator Sim Racing Polska. Wyścig, że tak powiem, ekologiczny. Dzisiaj w akcji zobaczymy samochody Audi e-tron, VGT albo jak ktoś woli VGT. Samochody z napędem elektrycznym. Stąd też ta cała ekologia, chociaż tak naprawdę te baterie elektryczne to z ekologią w tej chwili chyba niewiele mają wspólnego, szczególnie ich produkcja, no ale niech będzie, że jest to bardziej ekologiczna wersja motorsportu. Formuła E nabiera popularności, to czemu by też nie mogły nabrać popularności wyścigi samochodów GT, czy to prototypów, czymkolwiek to Audi tak naprawdę jest. No, zobaczmy, kto dzisiaj startuje, z kim dzisiaj będziemy w tym wyścigu jechali, bo tu już naprawdę zaczęła się kwalifikacja. No, ale na razie wszyscy są na okrążeniu wyjazdowym toru Spa, toru znanego, toru lubianego. Wspaniały obiekt i wirtualnie, i zresztą na żywo. Bardzo ciekawa nitka toru, bardzo długi tor, najdłuższy tor w kalendarzu Formuły 1. Ponad 7 km, jedno okrążenie. Tor z zakrętami i wolnymi, i średnimi, i bardzo szybkimi, które pojeżdża się na pełnym gazie. Tor z dużą zmianą wysokości, dużo podjazdów, dużo zjazdów. Położony w pięknej okolicy, w górach, w lesie. Naprawdę niesamowity obiekt. No i oczywiście ten słynny zakręt El Rouge. Ale wracając do kierowców, właśnie jedziemy z Niedzialem, który za chwilę rozpocznie swoje okrążenie pomiarowe. Niedzial jest, o ile się nie mylę, pomysłodawcą i organizatorem tego wyścigu, filantrop, miliarder, playboy, taki polski Tony Stark można by powiedzieć, to właśnie Niedzial. Proszę, pierwszy zakręt przejechany i jedziemy. Niedziela na razie stawimy, bo tak jedzie dość samotnie, zobaczymy, kto jeszcze dzisiaj wystartuje w tym wyścigu, a na razie startuje w kwalifikacjach. Tutaj pewnie będą nowe nazwiska, nowe ksywki, więc ja bardzo z góry przepraszam, jeśli kogoś, czyjąś ksywkę wymówię źle, ale nie wszystkich zawodników znam, tak jak powiedziałem, kilka nowych postaci, kilku nowych kierowców. Mister Balba w tej chwili również już na okrążeniu liczonym, na tym tak zwanym Flying Lab, walczy o jak najlepszą pozycję do tego wyścigu. Następnie Luck in Line, znany wszystkim kierowca. O, tutaj mały wyjazd, nie wiem, czy tam będzie jakaś kara. Przekonamy się. Kierowca, który dołączył też niedawno do końcówki ligi Project Cars 2, to oczywiście bardzo się ceni. Wuja buja, nikomu nie trzeba przedstawiać. Dobrze wszystkim znany kierowca, który startował w lidze GTS, w sezonie drugim tej ligi. Tu mamy kogoś nowego i chyba spoza portalu Amateur Sim Racing Polska. Jako że to zawodnik spoza Polski, to postaram się to wymówić GTHA Jacques. Nie wiem, czy te S z tyłu jest niemy, czy nie. I Małsik, kolejny zawodnik, z którym nie miałem przyjemności ani jeździć, ani oglądać jego występów, także nowe nazwisko, nie bardzo wiem, czego się po nim spodziewać, ale to się szybko okaże. Zycher wszystkim znany. Również startował razem z nami w lidze GTS, w drugim sezonie ligi GTS na ASP. Jank Niedzial, również wszystkim znany i bardzo lubiany zawodnik. Leo 106 Rally, nie wiem, czy tą końcówkę dobrze wymówiłem. To również, z tego co wiem, nowy zawodnik na ASP. W każdym razie ja jeszcze nie miałem przyjemności z nim jeździć. Tutaj jakaś zmiana, Jank Niedzial chyba tam wypadł z toru, było widać jak był tam na poboczu. Ryba, kolejny znany zawodnik w ASP, Spek. Wiem, że tak na niego mówią, również chyba Speker. Tutaj też nie jestem pewien wymowy tej ksywki. Bardzo szybki zawodnik z tego co wiem. Osobiście nie miałem przyjemności jeździć, no ale to jest człowiek legenda. A może już mit? Nie wiem, czy to już do tego stopnia doszło. Trochę jak powiernicy pierścienia, zdaje się. W każdym bądź razie zdecydowany kandydat do pole position, no i chyba do wygrania tego wyścigu, a przynajmniej tak wszyscy ćwierkają. I Rudy,
Mam wrażenie, że Rudego zmieniałem, a jeśli nie, no to oczywiście również bardzo znany zawodnik, bardzo lubiany. Kolejny zawodnik z sezonu drugiego ligi GTS na ASP. Tak na razie na prowadzeniu w tych kwalifikacjach ryba z najszybszym okrążeniem 2 minuty 4 sekundy 339. Zobaczmy, czy ryba jeszcze jedzie, a w tej chwili tutaj występuje na drugim miejscu. Walczy o jeszcze lepszy czas. No i tutaj doszło do zmiany już. Tak jak mówiłem, Spek skoczkuje na pierwsze miejsce, ale on już nie jedzie. On ustanowił ten swój czas 2 minuty 4 sekundy 339. Postanowił kolejnego kółka nie robić. Nie wiem, czy on tutaj zrezygnował z dalszej jazdy, by... No w sumie nie wiem, bo czasu jeszcze było na kolejne okrążenie, więc to nie jest tak, że on by nie zdążył, powiedzmy, zmienić sobie opon, bo zakładam, że wszyscy tu w tych kwalifikacjach jadą na oponach miękkich. Natomiast w wyścigu jest przymus użycia opon średnich i twardych. Także może to jest część taktyczna. Ja wiem, że on na praktyce zszedł poniżej 2 minut 4 sekund, także tam na pewno był potencjał. Czemu zrezygnował z dalszej jazdy? Nie wiem. No ale zobaczmy, kto jeszcze jedzie. Chyba wszyscy zawodnicy jeszcze walczą o czasy, starają się poprawić. Wydaje mi się, że ryba ma szansę tutaj powalczyć o pole position. To zawodnik bardzo szybki w GTS-ie. On naprawdę potrafi wykręcić bardzo dobry czas jednego krążenia. Strata jest minimalna. 0,3 sekundy przy tak długim torze, przy tylu zakrętach. No, wydaje mi się, że to naprawdę ze 2-3 zakręty mogą zdecydować, ale tutaj jest ruch na torze. On trafił na ruch i nie wiem, czy to mu nie przeszkodzi. No, chyba niestety mu to przeszkodziło. Chyba niestety to okrążenie zostało popsute. A szkoda, bo chyba każdy z nas by chciał tu zobaczyć ostrą walkę o te pole position. No ale niestety, takie są wyścigi, takie są kwalifikacje. Jeżeli ktoś przed nim był również na okrążeniu pomiarowym, to miał pełne prawo to okrążenie skończyć i nie musiał ustępować. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli ktoś znajduje się na okrążeniu wyjazdowym, no to oczywiście w prawdziwych wyścigach ta osoba musi ustąpić, bo inaczej będzie kara. Natomiast w sim racingu tej kary nie ma kto wyznaczyć i wyegzekwować, ale Taka zasada SAV-WIF, wyścigowego SAV-WIF, mówi o tym, że no należałoby mimo wszystko odpuścić i przepuścić kierowcę, który jest na okrążeniu pomiarowym. Ale nie wiem, czy to okrążenie zostało popsute. Chyba nie zostało popsute, bo Rudy znajduje się w tej chwili na pierwszym miejscu i to jest przewaga zaledwie 0,003 sekundy. 0,003. Na okrążeniu, które ma 2 minuty, 4 sekundy, 0,003 sekundy. To jest niesamowite, to jest piękne. To są właśnie wyścigi i takie wyścigi chcemy oglądać, takie kwalifikacje chcemy oglądać. Rudy może już zdecydowanie zrezygnować z dalszej jazdy w kwalifikacjach. On ten pole position raczej ma pewne. Natomiast nie wiem, czy on tam nie musi pokombinować czegoś z oponami, żeby ustawić sobie właściwe opony na wyścig. Spek wyjechał. On jest chyba na okrążeniu wyjazdowym w tej chwili. No, to jest ciekawe, czy Spek będzie walczył o pole position. On tu sobie musi ustawić miejsce. On tu, wydaje mi się, jedzie wolniej niż by to było wymagane przy takim okrążeniu pomiarowym. On tu chyba sobie... On chyba chciał, żeby się wszyscy usunęli przed nim, żeby mieć szansę na czyste okrążenie, na przejazd niezakłócony. Zobaczymy. Na trzecim miejscu w tej chwili ryba. Świetny czas. Tu jest również 2 minuty i 4 sekundy, ale zaskoczenie czy nieskoczenie? Chyba nie. Wuja już nieraz pokazywał, że jest szybkim zawodnikiem i wskakuje nam na pierwsze miejsce. Na pole position w tej chwili. 2 minuty, 4 sekundy, 170. No świetny czas. Świetnie przejechany ten samochód. Jest w przodu trochę poharatany. Tam musiał być gdzieś jakiś kontakt. Nie wiem, czy z innym samochodem, czy może z Bandą. No z Bandą to byłoby na czołowy, więc to zakładam, że to były jakieś przepychanki zderzak w zderzak. Bumper to tail. No, w każdym bądź razie Wuja w tej chwili na pole position. 166 tysięcznych przewagi nad drugim Rudym, który miał 3000 przewagi nad Spekiem. Spek. 297 tysięcznych przewagi nad czwartym Rybą.
piąty niedział, malutka strata do ryby, 202 tysięczne i tylko 662 tysięczne do pierwszego wuja buja. Tu już widzimy, że kierowcy zmieniają sobie opony. Och, niedział bardzo szeroko. No i gdyby to było prawdziwe wyścigi, no to niedział już by nie wystartował w wyścigu, bo ten samochód by był w tym momencie zdewastowany po tym uderzeniu w bandę. Tu widzimy małą zabawę Niedziela. Mam nadzieję, że on nie popsuje tutaj okrążenia Spekowi, który się do niego, z tego co widzę, zbliża. A nie, on już przejechał. On już na tej bardzo szybkiej, łamanej, prostej toru Spa-Francorchamps zbliża się do... Kiedyś byłaby to szykana bus stop. Ona została przebudowana i jest to już tylko zwykła szykana prawo-lewo. Ja chyba osobiście wolałem, gdy ten tor miał tą szykanę bus stop. Wydaje mi się, że ona była ciekawsza. Lewo, lewo-prawo, prawo-lewo. Taka trochę... wolniejsza wersja szykany, którą możemy obserwować na tym tri-owalu w Daytona. No i Spek okazuje się najszybszym dzisiaj na kwalifikacjach zawodnikiem. On wykręca czas poniżej 2 minut i 4 sekund, czego można było się spodziewać, bo ten czas 2 minut 3 sekund już widzieliśmy u niego na praktyce. 2 minuty 3 sekundy, 211 tysięcznych. No to już jest dość spora przewaga nad drugim, bo to jest prawie sekunda. 959 tysięcznych. Spek nie pozostawia wątpliwości, że jest zawodnikiem bardzo szybkim i że dzisiaj będzie walczył o zwycięstwo w tym wyścigu. Ja bym oczywiście chciał bardzo zobaczyć kogoś, kto byłby w stanie z nim powalczyć o prowadzenie w tym wyścigu, czy nawet o zwycięstwo. Ale ten czas kwalifikacji pokazuje, że będzie ciężko. Będzie ciężko. Czyli mamy już chyba te kwalifikacje ustawione. Zostały nam 32 sekundy do końca. Spek wuja buja na drugim miejscu z sekundą straty. Rudy, Ryba, Niedzial. Kolejne pozycje. Bardzo małe straty między tymi zawodnikami. Szóste miejsce Leo albo Leo. Nie wiem, czy tak bardziej z polskiego, czy bardziej z angielskiego. No tutaj strata już do Niedziala jest znacząca, bo to jest 1,5 sekundy. Zycher. No... 0,7 straty, prawie 0,8 straty do Leo. Za nim bardzo blisko i Mausik, albo i Mausik, też nie wiem, czy to się czyta przez i czy przez i. Luck in line. I jeszcze zobaczymy chyba tą listę kierowców tutaj, żeby zobaczyć sobie ostatnie miejsca. A może nie zobaczymy. Zobaczymy. Luck in line. GTHA, Jax, Young Niedzial, Mr. Balba. 12 zawodników gotowych do startu do tego wyścigu. Na razie z kamery zewnętrznej zobaczymy, jak ten start będzie wyglądał. Tutaj krótka bardzo, prosta startowa. Dojazd do pierwszego, bardzo ciastego zakrętu, to jest nawrót. Taka agrafka rajdowa, bym powiedział. Och, tam ktoś zaspał. Dwa samochody nie ruszyły w ogóle. Dwa bardzo wolno. Ja nie wiem, co się właściwie stało. W pierwszym zakręcie, no chciałem mówić, że czysto, ale czysto nie było, bo ktoś tam przywalił w bandę i trochę się poprzepychał. Wuja Buja wychodzi na pierwsze miejsce. Wspaniały start Wuja Buja. Spek walczy z Leo tam o drugą pozycję. Tam jest wspaniała walka w sumie w bardzo trudnym, szybkim zakręcie róż. Tam się zazwyczaj, no nie walczy, nie wyprzedza, ale... No, wydaje mi się, że będzie restart. Będzie restart tego wyścigu, bo zawodnicy wychodzą. Tam coś się na tym starcie podziało. Dwóch zawodników nie ruszyło, dwóch ruszyło bardzo wolno. Wydaje mi się, że tam mogły być jakieś problemy. I ten wyścig będzie restartowany. Tak, już wszyscy wyszli. Nie wiem, czy ja będę musiał zmienić pokój, czy jak oni to rozegrają. No, nastąpił restart. Ja sobie sprawdzę, czy ja cały czas jestem na wizji. Ja jestem cały czas na wizji, zgadza się. Bardzo Państwa na chwilkę przepraszam. Tutaj jest przerwa techniczna. Problemy tutaj jakieś na starcie, to te problemy muszą tutaj rozwiązać dyrekcja tego wyścigu, którą stanowi Niedzial, o ile się orientuje.
No dobra, więc tak, 15 minut za nami. Ja wracam do trybu spektatora. Będziemy tutaj dalej oglądali, co się będzie działo. Niestety w tym trybie nie widzę czatu i nie wiem, jakie tam zapadają w tej chwili decyzje i co postanowiono w związku z tym nieudanym startem i z restartem tego wyścigu. To wszystko jest w tej chwili w rękach znanego i ulubionego miliardera, playboya i filantropa Niedziela, który ten wyścig zorganizował. Wszystko za swoje pieniądze. Wynajęcie toru, dostarczenie tych samochodów, no to jest naprawdę wielki gest. Ale przy tych pieniądzach, które posiada najbogatszy człowiek świata, o, to nie jest jakimś wielkim problemem. No ale czekamy. Czekamy na rozwiązanie tej sytuacji, bo byliśmy już po kwalifikacjach, które wygrał Spek z dużą przewagą, jednej sekundy nad Wuja Buja. W tym nieudanym częściowo starcie jednak to Wuja Buja wyszedł na prowadzenie. No i chyba będziemy mieli zaraz start wyścigu, bo tu widzę, już pojawiło się odliczanie, więc dyrekcja wyścigu zadziałała bardzo szybko. Nie kazali nam czekać. I tak, mamy wyścig. Kategoria Grupa X samochody. No, powiedzmy ekologiczne. Audi i Trony. Znowu ustawione na... No one są ustawione, ale w złej kolejności. I ja tak nie za bardzo wiem, co w związku z tym. Czy ten wyścig tak się odbędzie? Tak pojedzie? To jest taki start mieszany. Na to wygląda, że tak. Wystartowali. Jeden samochód znowu nie pojechał. A nawet chyba więcej. Tam są jakieś straszne problemy znowu. No i tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co się podziało teraz na tym starcie, w ogóle w tym wyścigu. To chyba już jest tak bardzo luźno i te kwalifikacje chyba nie były brane pod uwagę, bo zawodnicy byli, z tego co widziałem, ustawieni całkowicie inaczej w stosunku do tego, co się odbyło w kwalifikacjach. Na prowadzeniu w tej chwili mamy Leo 106, drugi spek, który był najszybszy w kwalifikacjach i pewnie będzie gonił i będzie walczył o pierwsze miejsce. Na trzecim miejscu tam coś się podziało, tam ktoś wypadł z toru, tam był poślizg, uślizg tylniej osi i ten samochód, czyjś samochód tam trochę pojeździł bokiem. Trzecie miejsce to w tej chwili Imausik, czwarte Wuja Buja, który no dostarczył tego pierwszego wyścigu przed naprowadzenie, więc on tu może być niezadowolony, ale myślę, że on powalczy. O, Imausik bardzo dużym bokiem. Na pewno wykorzysta tę sytuację Wuja Buja i tak też się dzieje. Wuja Buja wychodzi na trzecią pozycję. Tam z przodu widzimy już, że Spek nie chce być na drugiej pozycji. Jemu się ta pozycja nie podoba. On tu czuje, że może być pierwszy. On wie, że może być pierwszy. On tu już będzie atakował. Będzie szukał miejsca. Myślę, że będziemy mieli ciekawą walkę. Ja tu muszę się zaraz orientować, jak tu się zmienia kamery w tej grze. Ja to w końcu jakoś znajdę, tylko nie wiem jeszcze gdzie i jak i co i dlaczego. A może nie znajdę. Chwila, bo mi się tu powyłączały rzeczy, bo ja tu wcześniej miałem więcej rzeczy, niż mam teraz. O, to mam raz. Strasznie mnie to... denerwuje, że nie wiem za bardzo, jak tutaj teraz kamerę mam zmienić w tym... Nadal nie mogę zmienić tych kamer. A przynajmniej nie wiem, jak to zrobić. Mam wszystkie informacje... No nic, będziemy mieli z tej kamery, bo ja sobie tutaj totalnie nie radzę. I nie wiem, jak tę kamerę zmienić. Wuja Buja wchodzi na pierwsze miejsce.
Czyli tam coś się podziało chyba z tyłu, bo widzę, że spek jest w tej chwili trzeci, a był już czwarty. Przegapiłem to, próbując się bawić kamerami, ale nie dało mi się zmieniać. Wszystko będziemy mieli z tego widoku z kamery zewnętrznej. W sumie to nie bardzo wiem, dlaczego nie znam zmienić tej kamery, bo wcześniej już to robiłem i to mi działało. No nic, zobaczmy, co tu się dzieje dalej. Leo na pozycji drugiej walczy tutaj ostro o pozycję ze spekiem, który szuka miejsca, ale jak tu mówiłem, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, a nawet i czwarty, tam widzimy, że do walki dołącza się i Mausik albo i Mausik i zaraz za nim, ustalmy, że będę mówił po polsku, czyli i Mausik, a zaraz za nim Ryba. Ryba też był bardzo szybki w kwalifikacjach, on chyba był trzeci, o ile się nie mylę, więc ta piąta pozycja z pewnością nie będzie go zadowalała i on tu będzie szukał miejsca. Co się dzieje z Niedzielem? Niedziel na pozycji szóstej. On tutaj kontroluje sytuację, ma wszystkich przed sobą w zasięgu wzroku. Jeżeli tylko pojedzie swoim tempem, spokojnie, a wiemy, że Niedziel potrafi jechać bardzo szybko w GTS-ie, to myślę, że on tutaj też włączy się do walki o wyższe pozycje. Tu widzę, że błąd popełnił Leo, on tu wyjeżdżał gdzieś z lewej strony, chyba nie dohamował do tej szykany ostatniej i stracił pozycję. Spek jest już przed nim, a Buja ucieka. Buja zrobił sobie tutaj około 3 sekund przewagi. Buja potrafi być szybkim zawodnikiem, więc no niech kontynuuje tą ucieczkę. Obawiam się jednak, że Spekowi się to nie podoba i on tu będzie zaraz gonił, on tu będzie naciskał i zbliżał się powoli do Buja. Do nich wrócimy, bo to jednak są co czas 3 sekundy. Tutaj, jak już widać, Spek robi sobie przewagę, 1,6 sekundy nad drugim Leo, a tuż za nim Ryba, który znajdzie za chwilę, szukał miejsca, by zaatakować i przebić na trzecią pozycję. No tu nam zapada się bardzo ciekawa walka. Tam z tyłu znam, co się dzieje. Tutaj widzimy, że ten cudowny system zbijania kar czasowych w GTS-ie, gdzie samochody stają się przetroczyste i przenikają przez siebie, to takie... No cóż, nowoczesne samochody to może i też nowoczesne metody ścigania się, ghosting, tak trochę wybiegamy w przyszłość, może kiedyś takie możliwości się nam zgotują na torach wyścigowych, jak na razie no takich możliwości mamy. Zicher tutaj został nam troszkę z tyłu, prawie 5 sekund straty do poprzedzającego go Rudego. Mr. Balba. No, kolejne 6 sekund do Zychera. Zycher może czuć się bezpiecznie, ale musiał zacząć by naciskać, by gonić tam uciekającą siódemkę przed nim. Lock in line. Też już troszkę straty. To jest już 28 sekund do lidera, więc ja zakładam, że tam coś się stało i z tego co widzę straciliśmy dwóch zawodników. Straciliśmy... W sumie jednego zawodnika, który chyba był spoza ASP, bo mieliśmy gościa, go już tu z nami nie ma, ale brakuje nam jeszcze kogoś, bo było tych zawodników 12 i jest 10. No niestety, takie są wyścigi, coś tam nie zgrało się i ktoś odpadł. Nie wiem, czy to zawiódł sprzęt, czy po prostu zawiódł kierowca. Buja cały czas na prowadzeniu, ale ta strata no, już uszczuplona o całą sekundę. 3 sekund zrobiły się niespełna 2. Spek goni, ale jak wiadomo, gonić to jedno, a wyprzedzić to drugie, więc nic straconego jeszcze dla Buja. Mimo że traci te prowadzenie powolutku, tą przewagę, to wcale nie znaczy, że łatwo ją odda. Spek goni, Rudy umaca się na pozycji trzeciej. Jak widać, traci on do bardzo szybkiego dzisiaj Speka, ale też buduje sobie... Powiedziałbym, że buduje sobie przewagę nad Niedzielem, ale nie zapomnijmy, że Niedziel był szósty, a jest już czwarty. Więc to nie byłbym taki pewien, czy Ryba tutaj buduje sobie przewagę, czy Niedziel powoli goni, bo z szóstego na czwarte, więc już zarobił 2 pozycje, bo na pewno wyprzedził i Mausika, który jechał przed nim, i wyprzedził Leo, który też jechał przed nim. Na tej stracie Leo skorzystał również Rudy, który skoczył na pozycję szóstą. Pojedźmy z Niedzielem. Ja jestem ciekaw, czy Niedziel tutaj będzie gonił Rybę. No, on nadrabia trochę czasu, bo z 2,6 już są tylko 2 sekundy. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, Niedziel potrafi w GTS jechać bardzo szybko, byleby zachował spokój, byleby panował nad tym samochodem i myślę, że
zobaczymy bardzo ciekawy wyścig ze strony Niedziela. Ryba cały czas kontroluje tą przewagę 2,5 sekundy nad Niedzielem, ale traci do Speka. A Spek zaraz będzie próbował atakować Wuja Buja i walczyć o pozycję pierwszą. Tak jak się tego spodziewałem, Spek dzisiaj był bardzo szybki i to już nastąpiło. To było... Ja myślałem, że oni naprawdę powalczą. Byłem wręcz przekonany, że Wuja Buja będzie tej pozycji bronił. Może nie przez kilka okrążeń, ale przynajmniej przez kilka zakrętów. A to było dosłownie mgnienie oka, mrugnięcie oka. No jedna szykana. I Spek znalazł miejsce i wyprzedził Wuja Buja. Ten zawodnik jest niesamowicie szybki dzisiaj. Nie miałem przyjemności z nim jeździć, nie miałem przyjemności się z nim ścigać, ale no to jest człowiek legenda, człowiek mit. O nim się już nasłuchałem i jakby chcąc udowodnić, że wszystko to, co było o nim powiedziane, nie było jakimś tam fałszywym zeznaniem, tu pokazuje klasę, już jest na pierwszym miejscu. No, chcielibyśmy go może i oglądać dłużej, jak wspaniale się po tym torze przemieszcza tym samochodem, ale tutaj raczej nie będzie żadnej walki. Wuja Buja ma też już teraz sporą przewagę nad drugim rybą, natomiast no, już szybko traci do Speka, bo to są już prawie 2 sekundy, więc też na razie żadnej walki nie będziemy dali. Natomiast, gdzie jest Niedział? Proszę Państwa, Niedział był czwarty i gonił rybę, a teraz Niedział jest na miejscu 8 za tą 20 sekund. Co on zrobił? Niedział nam tu lata. No, może właśnie on to zrobił, może nam odleciał. Odleciał na 20 sekund w kosmos, wrócił, stracił pozycję, no, ale takie manewry to ja w ogóle nie wiedziałem, że są dozwolone. Tak jak powiedziałem, mieliśmy już tutaj ten ghosting. Samochody przyszłości, elektryczne, ghosting przyszłości, coś nowego w wyścigach, a do tego jeszcze latanie. No, nie zdawałem sobie sprawy, że Audi jest do tego zdolne, no, jak najwyraźniej jest. No cóż, nie wiem co tam się stało, zapytamy się o to Niedziela po wyścigu, jestem bardzo ciekaw. Mamy tą relację na żywo, więc tu nie mogę za bardzo przewijać i nie mogę Państwu tego pokazać. Wróćmy teraz na chwilę do ryby, bo on tutaj... No tu też nie będzie żadnej walki. No ryba w tej chwili ma spokojną trzecią pozycję. 12 sekund przewagi nad Leo, który z 7 przeniósł się na miejsce 4, czyli tutaj są bardzo duże skoki Leo, bo on jechał... O, tutaj mamy walkę o miejsce... Co tu się dzieje? Tutaj widzieliśmy, że strasznie duże 10 sekund szykanie. Tutaj się już któryś raz z kolei ktoś tam nie dohamowuje, wypada. Widzimy jakieś teleportowania tych samochodów. No, to naprawdę jest wyścig przyszłości. Takich numerów w prawdziwym życiu nie zobaczycie. Samochody przenikające przez siebie, samochody teleportujące się, samochody latające. Tak będą wyglądały wyścigi w 2035, proszę Państwa. To jest taki przedsmak tego, co nas czeka. No i teraz tak. Wracamy do tego ryby, o którym mówiłem, miał już 12 sekund, a ma już prawie 14 sekund przewagi. Ale ma też na razie 3,5 sekundy straty do Wuja Buja, więc tutaj żadnej niesamowitej walki na razie nie będziemy oglądali. Leo i Rudy. No tu myślę, że walkę pooglądamy. Pojedziemy chwilę z Rudym. On ma przewagę 2 sekund nad 6 Niedzielem, który tutaj znowu zaczynam powoli chyba odrabiać, to już 1,7 sekundy, więc on idzie szybko. No mam nadzieję, że tu coś poglądamy. Mam nadzieję, że między tą trójką panów, a może i Zychrę włączyć do tej walki, a może i również i Małsik, bo to jest naprawdę ciasno. Mamy 8., 7., 6., 5. i 4. miejsce w zasięgu 21, 26, 5 sekund. 5 sekund między tymi zawodnikami. W sumie to nawet nie za bardzo wiem, gdzie patrzeć, żeby coś zobaczyć, bo tu się może w każdej chwili gdzieś coś wydarzyć. Myślę, że najbliżej siebie są Rudy i Leo, więc skupimy się na nich na razie. A przy okazji kamera będzie nałapała Niedziela, więc jak on się tam włączy do walki, to my tego nie przegapimy. Rudy szuka miejsca. On tutaj łapie ten slipstream. Jest tuż za Leo. To na tej bardzo szybkiej, łamanej, prostej. Tutaj dwaj zawodnicy jadą bardzo szeroko. Czy za to będą kary? Bo to był taki... No,
normalnie, gdyby mieli się zmieścić w... No są za to kary. Bo gdyby tam mieli się zmieścić w ramach granic toru, no to musieliby zwolnić, stracili. A że nie zwolnili, no to wypadli i z pewnością zyskali na tym trochę czasu. Te kary się jak najbardziej należą. Nie były one duże, już widać, że są zbijane. Tutaj ryba próbuje, szuka miejsca po wewnętrznej, ale Leo miał wyjście podobne do ryby, więc tam nie było szans. Ale teraz mamy tak, Eurusz, tutaj przejeżdżany chyba z odcięciem gazu, a może na pełnym gazie, nie zwróciłem uwagi. I Slipstream, ci teraz łapią Slipstream, jeden za drugim. Zobaczymy, czy to będzie wystarczający duży Slipstream, by to hamować i znaleźć miejsce tutaj na tej SC prawo-lewo, ale nie było miejsca, natomiast dochodzi do kontaktu między Rudym i Niedzielem. Czy Niedziel wykorzysta tą sytuację? Tak, Niedziel wykorzystuje tę sytuację i wychodzi nam na piąte miejsce, wyprzedza Rudego. Rudy w tej chwili spada na szóste. Niedziel wskakuje na piąte. To był bardzo ładny manewr. Lepsze to hamowanie, lepsza kontrola nad samochodem w tych zakrętach, w tej szykanie prawy-lewy po długiej prostej. I zyskanie pozycji. No, Niedziel pewnie ma już klapkę tu na Leo. On by z pewnością chciał wskoczyć nam na pozycję czwartą i zacząć gonić rybę na miejscu trzecim. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Zobaczymy, czy Niedzielowi uda się kolejny manewr wyprzedzania i czy będzie on również tak ładny jak ten, który wykonał na Rudym. Zobaczmy, co tam dzieje się za plecami Rudego. I Imałsik na pozycji siódmej, a za nim tracący 4 sekundy Zycher, czyli tu raczej żadnej walki na razie nie pooglądamy, dopóki wydaje mi się, któryś z zawodników nie popełnia jakiegoś błędu. Lucky Line, pozycja dziewiąta, tutaj jest no już dość znaczna strata 8 sekund do Zychera i ze stratą aż 35 sekund do Lucky Line'a i minuty 20 sekund do prowadzącego speka Mr. Balba. 10 zawodników z 12 kontynuuje jazdę w tym wyścigu. Okrążenie siódme i na chwilkę pojedziemy z liderem, a lideruje w tym wyścigu Spek z przewagą już prawie 9 sekund nad Wuja Buja. Czysta jazda jak na razie, bardzo szybka. Widzimy ogromne zużycie tych przednich opon. To już jest tak, no mi się daje dobra, 1/3 opon z przodu zdarta. Spek jak na razie z rekordem, no może nie z rekordem, ale z najlepszym czasem tego wyścigu, 2 minuty 5 sekund, prawie 2 minuty 6 sekund. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na jego czasy tam po prawej stronie, to ten ostatnie 3 czasy mocno odstają przed tego najlepszego okrążenia i zastanawiam się, czy to właśnie nie jest przez te mocno zużyte opony. On jeszcze pewnie będzie chciał wytrzymać te okrążenia 8, 9 i 10, bo wydaje mi się, że jazda na 2 pit stopy będzie tu optymalną taktyką. Przypomnę jeszcze raz, że tu trzeba użyć opon średnich i opon twardych. Miękkie chyba by się nie sprawdziły w tym wyścigu. Nawet zastanawiam się, czy Spek nie wybierze twardych na kolejne 2 stinty. No bo te średnie schodzą bardzo, bardzo szybko. Wuja Buja, 11 sekund straty już do Speka, a należy pamiętać, że Wuja Buja prowadził w tym wyścigu na początku. No ale Spek jest górą w tym wyścigu i ten manewr wyprzedzania był nie dość, że czysty, nie dość, że bardzo ładny, to jeszcze wykonany precyzyjnie i bardzo szybko. Tam nie było żadnego kwiatu. Oj, bardzo duży wyjazd tutaj Wuja Buja, za to pewnie będzie jakaś kara nałożona, a przynajmniej powinna być. O, i jest, no nieduża, ale jednak. Ryba traci niecałe 5 sekund, ale wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku, tak patrząc na czasy, 11, 13, 12, no ryba chyba troszkę traci. Wydaje mi się, że on miał jakieś 3,5 sekundy do Wuja Buja, ma teraz 4,5, więc wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku ta przewaga Wuja Buja troszkę rośnie, chociaż teraz nagle skróciło mi 3,8 sekundy. Nie wiem, czy to był jakiś błąd Wuja Buja. No ja bym tu bardzo chciał, żeby ryba się zbliżył, no bo przecież każdy z nas chce dać walkę na tym torze, tak? Leo na pozycji czwartej. Tu się znowu coś podziało z Niedzielem, a Niedziel jest w pit stopie i to jest wczesny pit stop, czyli Niedziel będzie miał na 3 pit stopy.
Chyba, że on planuje mieć dłuższe stinty na tych twardych, po 11 okrążeń prawdopodobnie, na twardych oponach. Przejaw, to by się zgadzało, że 8 na miękkich i 2 razy 11 na twardych. Zobaczymy. To może być też taktyka dobra. Leo w tej chwili na czwartej pozycji, z dużą stratą już do ryby. Tutaj przestrzelił hamowanie, wyleciał z toru. Zycher na pozycji piątej. Dość sporą stratą do, w tej chwili do Leo, 13 sekund. Luck in line, 2 sekundy niecałe. Niecałe 3 sekundy straty do Zychera. Ryba, sorry, przepraszam bardzo. Rudy, 5 sekund straty do Lucky Line'a. Wydaje mi się, że Rudy już był w pit stopie w takiej sytuacji. Tak, no świeże opony. Rudy już zaliczył pierwszy pit stop. Czy tu będzie podobna taktyka do tej, którą wydaje mi się będzie stosował Niedzial, czyli po 11 okrążeń na twardych oponach, jeszcze jeden pit stop na okrążeniu 19. Zobaczymy. Ciekaw jestem tej taktyki, tych dwóch zawodników, bo oni tu definitywnie jadą na inną strategię niż reszta stawki. Ja też założyłem sobie, że tu wszyscy startowali na miękkie. Och, ma, tutaj opony Zychera, to już jest, to tych opon tu praktycznie nie ma. One są chyba przy takiej granicy wytrzymałości, tam już pewnie druty wystają. Tam ten samochód się już na pewno nie trzyma, zresztą spójrzmy na czasy, no 2 minuty 14 okrążenie poprzednie, 2 minuty 17 okrążenie prawie 18, no to jest 8 sekund słabiej od jego najlepszego czasu, a porównując to do czasu prowadzącego Speca, który miał około 2 minut 6 sekund, to jest 12 sekund wolniejsze okrążenie. Rudy już uporał się z Lucky Line'em. No, te świeże opony robią robotę. Lucky Line, opony już powiedz użyte. A tutaj jedzie Niedzial, który też zaraz będzie się brał za Lucky Line'a. Świeże opony, no co to jest właśnie to. Te świeże opony. Chciałem już pochwalić Niedziala, że te opony robią robotę, ale no, zauważyliśmy tutaj nie dość, że potężny wyjazd, czyli opóźnienie hamowania, przestrzelenie tego hamowania, to jeszcze błąd na wyjściu z tej szykany, tam uślizg tylnej osi. Ten samochód najwyraźniej bardzo lubi, gdy ten tył ucieka, jest szczęśliwy bardzo wtedy, no i Niedzialowi się to przytrafiło. Ale on stał przed Lucky Line'em, który zjechał na pit stop i będzie zakładał opony twarde. I Zycher również już zmienił opony i również wyjeżdża na twardy. Spek, cały Spek już też był w boksie, czyli zjechał na okrążeniu 9 i jedzie już na świeżych oponach. Bio w tej chwili zmierza jeszcze przed swoim pit stopem, opony mocno zużyte, chociaż on o te opony tu potrafi zadbać, porównując z innymi zawodnikami. Ale on idzie na oponach twardych, to też ma znaczenie. To pewnie stąd ta różnica w zużyciu tych opon, bo resztę stawki, do których teraz porównywałem te jego opony, jechała na oponach średnich. Buja, buja. Już po swoim pitstopie, opony świeże. On tu na pewno teraz będzie walczył o pozycję drugą z Leo, który ma opony mocno zużyte. No i wuja, wuja jedzie na oponach średnich. On założył tą miększą z dwóch występnych na ten wyścig mieszanek. I już uporał się z Leo. Widzieliśmy nawet wyprzedzania na wyjściu na tą długą, łaną, prostą. I teraz dojazd do szykany. Tu będzie ostre hamowanie do tej najwolniejszej sekcji toru Spa. Ładne to hamowanie. Nie przestrzelił. Zmieścił się ładnie w pierwszym i w drugim zakręcie tej szykany. Leo, no te opony tu nie dają już rady. On musi zjechać, on musi wymienić, bo to już jest 10 okrążenie. To jest najwyższy czas. Chociaż on jechał na twardych, nie wiem, czy nie lepiej byłoby pojechać jeszcze jedno okrążenie, przejechać 11, żeby później móc jechać troszkę mniej okrążeń na tych oponach średnich. Gdzie mamy Niedziela? Niedziela mamy na pozycji w tej chwili piątej, czyli on na tych oponach świeżych, twardych tutaj się przebija. 1/3 wyścigu jest już za nami, kierowcy rozpoczęli okrążenie 11. I jak w tej chwili wygląda kolejność na torze? Spek według przewidywań na miejscu pierwszym, 18 sekund przewagi nad Buja Buja, który w tej chwili jest na miejscu drugim. I w przypadku pierwszego i drugiego zawodnika widzimy, że są
świeże opony. W wypadku speka są to opony średnie. Ja mam tą wersję gry po angielsku, dlatego tam jest M, jak medium. Tak samo Wujabuja również wyjechał na oponach średnich na ten drugi stint. Ryba, strata 3,5 sekundy i również opony średnie. No i tutaj ta przewaga to tak się waha między 3 z groszem do 4 z groszem sekund. Wydaje mi się, że tu możemy jeszcze jakąś walkę dzisiaj poglądać między Wujabuja i Rybą. Oni tutaj, ja mam taką nadzieję, powalczą o tą drugą pozycję. Rudy, 10 sekund za nimi już, tu raczej szanse na dogonienie tej stawki są marne, tym bardziej, że Rudy jedzie na oponach twardych, więc będzie chyba troszkę wolniejszy niż ta dwójka przed nim. Nic nie umówiąc temu zawodnikowi, bo jest bardzo dobry, no ale ta strata jest już znaczna, a do tego no opony są, działają na niekorzyść, przynajmniej w tej chwili, gdy są świeże, bo gdy te opony średnie będą się zużywały pewnie dość mocno, no to wtedy on może troszkę zyskać na tym, że te jego twarde opony zachowają jeszcze troszkę więcej świeżości niż zawodników przed nim, którzy w tej chwili jadą na oponach średnich i może będzie w stanie ich troszkę podgonić. W każdym razie to jest na razie 10 sekund do trzeciego i tu na żadną walkę nie możemy liczyć. Niedzial. Niedzial, patrząc w jego czasach, jedzie szybko. Nawet 2 minuty 4 sekundy, gdy tuż po zmianie opon, tamten czas bardzo... Tak się zastanawiam, bo ten najszybsze okrążenie w tej chwili pokazuje mi speka. 2 minuty 5 sekund. Tu mi pokazuje, że Niedzial miał czas 2 minuty 4 sekundy i nie bardzo rozumiem, czemu jego czas nie jest pokazywany jako ten najszybszy. Czy on tam miał karę, której nie dał rady zbić, nie zaliczyło tego okrążenia? No nie wiem. Wydaje mi się, że takie okrążenie byłoby zaznaczone na czerwono. Więc nie bardzo wiem, o co chodzi. Ale jak mówiłem wcześniej, Niedzial potrafi jechać bardzo szybko. Ale niestety dzisiaj z małymi błędami. Parę razy uciekł mu w tył w tym samochodzie, parę razy przeszczelił hamowanie. I stąd też pozycja piąta, bo myślę, że biłby się tam gdzieś o pozycję trzecią bądź drugą, gdyby nie te błędy. Bo z pewnością jest na tyle szybki. I Małsik. 4 sekundy za Niedzialem. On tutaj pewnie jeszcze będzie po Niedziela gonić. Zobaczymy, jak to się będzie ta stacja rozwijała. Na razie to jest takie korespondencyjna walka. Żółta flaga. Ktoś wypadł. Kto to wypadł? To ktoś za nami. No, nie mogę trafić, bo tam widzę, że samochód stoi z prawej strony, ale kamera nie pozwala mi wskoczyć na tego zawodnika. Przeskakuje mi tu między dwoma zawodnikami. Ja tam na mapie widzę, że ktoś na tor wraca, ale... Czyby to był Leo? To chyba był Leo, to chyba on na tor wracał. W tej chwili na siódmej pozycji, z dużym stratem do Małsika, ale nie, no bo tam... Naprawdę nie wiem, co tam się działo. Było to bardzo dziwne, bo widziałem szczałkę na napie toru, na tym podwójnym, lewym, szybkim zakręcie, ale nie mogłem na tą osobę jakby najechać, żeby zobaczyć, co tam stało, dlaczego tam była żółta flaga. No w każdym bądź razie wyglądało tutaj, jakby ktoś tam wypadł, możliwe, że spin i stał w poprzek toru, bądź nawet tyłem do kierunku jazdy. W każdym bądź razie tor już oczyszczony, żółte flagi zniknęły. No i proszę Państwa, niestety Spa, tor bardzo długi, 7 km długości i tylko 10 zawodników na torze, gdzie no spokojnie mogłoby się zmieścić i 50, bo takie stawki widzieliśmy w wyścigu 24-godzinnym na torze Spa w klasie GT3. 56 załóg chyba, o ile dobrze pamiętam, w tamtym roku. Także potężny grid. Ten tor jest w stanie pomieścić tyle załóg. Tam są, to jest ta podwójna... podwójna pit lane z ogromną ilością garaży. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy 10 zawodników na dużym torze i ta stawka nam się rozjechała. Niestety bądź niestety na tym torze się niewiele dzieje w tej chwili. Ja tu mogę Wam pokazywać poszczególne przejazdy zawodników, ale nie mamy w tej chwili żadnej walki. To jest taka walka korespondencyjna. To jest 5 sekund między jednym zawodnikami, 18 między kolejnym, znowu 6 sekund, znowu 4 sekundy, 10 sekund. Tu Ryba stracił do Wujabuja, to już jest 6 sekund, tam było 3,5 sekundy, ja tu liczyłem na jakąś walkę między Rybą a Wujabuja. Ja myślałem, że oni się do siebie zbliżą, że oni powalczą.
ale niestety nic się na tym torze nie dzieje. Spek już 20 sekund przewagi. On jest dzisiaj niepokonany, on dzisiaj jedzie jak natchniony. On zmierza spokojnie po zwycięstwo i tego zwycięstwa, z tego co w tej chwili widać, z tego co nam się tutaj, z tego obrazu, który nam się tu rysuje na tym torze, nikt nie będzie mu w stanie już wyrwać. On musiałby też popełniać ogromne błędy, a na to nam się nie zanosi. Oczywiście zawsze mogą być jakieś problemy techniczne, może zawieść samochód, elektronika, no wszystko się może zdarzyć. Te samochody to są prototypy, one tak za bardzo do wyścigów nie są przystosowane. Nie wiem, czy te baterie wytrzymają tak długi dystans wyścigu, czy tak jak w Formule E będzie trzeba zmieniać te samochody w pit stopach. No zobaczymy. W każdym bądź razie w tej chwili to jest 20 sekund i wygląda na to, że ta przewaga będzie ciągle rosła. On właściwie już się nie musi spieszyć, on tą przewagę może sobie kontrolować, jechać bardzo spokojnie. Buja, buja, miejsce drugie z przewagą 6 sekund nad rybą. 6 sekund to już jest taka dość bezpieczna przewaga, bezstresowa. Gdzieś tam w tyle głowy mamy świadomość, że zawodnik za nami się znajduje, powiedzmy, te 2-3 zakręty za nami, ale nie musimy się jakoś specjalnie martwić tym, że będzie nas naciskał, że będzie wymuszał jakieś błędy na nas. Jedziemy spokojnie w takiej sytuacji, kontrolujemy tą przewagę. Musimy skupić się bardziej na czystej jeździe, płynnej jeździe, na oszczędzaniu opon niż na jakimś dzikim uciekaniu i obronie pozycji. Podobna sytuacja ryby do rudego, przewagi. No tu też myślę, że ryba może skupić się na spokojniejszej jeździe, natomiast on pewnie chciałby jechać na tyle szybko, by dogonić wuja buja i powalczyć z tym, tą drugą pozycję, bo on na pewno jest głodny tego wyższego miejsca na podium, jak każdy prawdziwy kierowca wyścigowy. Zobaczymy, czy się uda. W tej chwili jest to około 6 sekund. Rudy, czwarta pozycja. No mówi się, że to najgorsza z możliwych pozycji, bo fajnie czwartym, być czwartym, ale lepiej było być na podium, prawda? No i ta trzecia pozycja to jest pewnie coś, co jest w tej chwili takim jego marzeniem. Tak jak mówiłem wcześniej, Rudy ma przewagę opon. Porównajmy sobie te opony Rudego, on idzie na twardych, więc te jego czasy okrążeń są słabsze, ale dość równe. One mają trzy ostatnie okrążenia, 2 minuty 8 sekund, wszystkie trzy, czyli bardzo równa jazda. Tam co do dziesiątych sekundy. Zobaczmy, jak teraz tutaj będzie to okrążenie. 2 minuty i 9. Troszkę wolniejsze, ale no, sekunda, ale opony są trochę zużyte, więc powiedzmy, że wszystko jest ok. Czyli porównamy sobie opony Rudego i opony Ryby. Rudy zużycie gdzieś na poziomie 1/5, może 1/4. Ta lewa opona chyba trochę bardziej zużyta niż prawa. Ryba już połowa, albo przynajmniej blisko połowy. A do przejechania, no myślę, że jeszcze przynajmniej ze 4 okrążenia, zanim będzie zjeżdżał do boksu, żeby te średnie opony wymienić chyba na twarde. Nie jestem pewien, jak je zmieni. Ale te opony zużywają się bardzo szybko i te czasy mogą się mocno zacząć pogarszać i Rudy może nagle zacząć korzystać. Co ciekawe, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że przewaga wuja buja nad rybą stopniała z ponad 6 sekund do zaledwie 4,5 sekundy. Więc może zobaczymy jakąś walkę, o którą tutaj, no, mam nadzieję. Jak tam u Niedziala? Niedzial goni Rudego, już tylko 2 sekundy. Niedzial jedzie na oponach twardych, podobnie jak Rudy, ale Niedziala opony są w o wiele lepszym stanie. Oni zjeżdżali do pitstopu na tym samym okrążeniu, o ile się nie mylę. To było okrążenie 8. I wydaje mi się, że oni będą celowali na zjazd na okrążeniu 19. Bo to by było wtedy 8 na średnich, 11 na twardych i kolejne 11 na twardych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj Leo, on też na twardych, też dobrze zachowane opony, ale to już jest ogromna strata do Niedziala, tu się chyba już nic nie da zrobić. Black Eline i Zicher, czyżby tu miała nastąpić walka o pozycję 7?
Lucky Line na oponach średnich mocno zużytych. No, on o te opony nie dba. Te opony to już jest. Wyobrażam sobie, że już jedzie się na nich bardzo źle. Zycher na oponach twardych w całkiem niezłym stanie i nas manewry przedania po wewnętrznej w tym zakręcie prawym, ale teraz na zewnętrznej w lewym. Jednak te opony trzymają lepiej i Zycher zdobywa pozycję. Bardzo ładny manewr, bardzo czysty. Bardzo szeroko w tym lewym zakręcie, sobie bardzo dużo miejsca Luck Inline'owi, nie pchał się tam i opłaciło się. Raz, że pojechał czysto, a dwa, że zdobył pozycję i teraz będzie już z pewnością uciekał, no bo te opony umożliwią mu pewnie odjechanie. Zresztą tu już widać, jak o ile lepiej te opony trzymają w tym szybkim lewym łuku, gdzie on zmieścił się w torze, natomiast Luck Inline już troszkę wypadł. Jak tam Niedzial? Niedzial wyprzedził Rudego, ale tutaj strata Rudego jest duża, bo ponad 7 sekund, więc tu coś się musiało stać. Oglądając tę walkę Zychera i Lucky Lina, przegapiliśmy chyba tutaj jakiś, no nie wiem, czy walkę Niedziala z Rudem, czy błąd Rudego. Wydaje mi się, że to był błąd, bo gdyby to była walka, to ta strata nie byłaby tak duża. No, to by pewnie było kilka dziesiątych sekundy i jechaliby jeden za drugim. Rudy były na dłonie Niedziala, natomiast tutaj strata jest duża, więc tym razem to Rudy popełnia błąd, nie Niedzial. Niedzial wychodzi na czwartą pozycję. No i Niedzial, podobnie jak Rudy, ma około 10 sekund straty do Ryby, ale ma o wiele lepsze opony, przy czym jedzie na mieszance twardej, a Ryba na mieszance miękkiej. Ale robi nam się tu z przodu bardzo ciekawie, bo Ryba ma już tylko 2,5 sekundy straty do Wuja Buja i ja myślę, że będziemy za niedługo tu oglądali walkę. Proszę zobaczyć, oni tu na tej prostej jadą już razem. Wuja Buja tam mocno wyjechał, nie zmieścił się w torze. Ryba bardzo ładnie, mimo tych zużytych opon, w torze się zmieścił. Wuja Buja przez to z karą, Ryba natomiast spokojnie, bez kary. Strata około 2,4 sekundy do Wuja Buja. No i teraz widzimy to, o czym mówiłem, że te opony, świeższe opony, można powiedzieć świeższe, ale mniej zużyte, twarde opony Niedziala chyba zaczynają procentować, bo Niedzial zaczął odrabiać i odrobił już ponad sekundę do trzeciego i zaczyna gonić. No na razie to jeszcze jest oczywiście korespondencyjna walka, 9 sekund to cały czas bardzo, bardzo dużo, do końca wyścigu zostało nam około 14 okrążeń. Bo jesteśmy w tej chwili na 17 z 30, więc tu się jeszcze wiele może zdarzyć, tu jeszcze będą pistowy, tu błąd Ryby, on nie dał rady dohamować, wyjechał, zobaczymy, czy Niedzial na tym w jakiś sposób skorzysta, na pewno skorzystał i to bardzo mocno, bo to już jest poniżej 8 sekund, nadrobił ponad sekundę, 2,2 sekundy, no Niedzial tu, na tych twardych, lekko zużytych oponach jedzie nam jak natchniony. To nie jest tak, że on tylko odrabia stratę do Ryby, ale on również zwiększa swoją przewagę na drugim, bo to z 7 sekund zrobiło się już prawie 10. Niedzial chyba złapał rytm, złapał tempo, dogadał się w końcu ze swoim Audi i goni, i goni. Tu Niedzial będzie walczył o wyższą pozycję. On jeszcze na torze może pozostać. Wydaje mi się, że ze 2 okrążenia, chociaż te opony są w świetnym stanie. Z drugiej strony, on i tak będzie musiał zrobić pit stop. To nie wydaje mi się, żeby opłacało mu się stawać dłużej, dalej te opony zużywać, kiedy on może i tak będzie musiał zjechać, zmienić opony na świeże i dalej gonić na lepszej jakości opona. Ale to tak nie wcześniej mi się daje jak ze 2 okrążenia. No chyba, że Niedzial planuje założyć opony średnie, a nie dalej jechać na twardych na 30. Ale to się zobaczy, o to się przekonamy. Jak tam Ryba z Wuja Buja? No Ryba tu mi pokazuje, że ma 5 sekund straty. No właśnie, bo to wydawało się dużo mniej niż 5 sekund. To już jest tylko 2 sekundy, więc tu musiał być błąd Wuja Buja. Porównajmy czasy. Dymku 14 sekund na 17 okrążeniu uzyskał Wuja Buja. Ryba 2,14, tak, 3, a nie, to jest cały czas bardzo pewne czasy. Na 16 była różnica, około 2 sekund, ale tu na... No nic, pojedźmy przez chwilę z Rybą, bo tu jest, Ryba jest w tej chwili
najciekawszym zawodnikiem do oglądania, bo tu mamy 1,5 sekundy straty do drugiego Puyo Puyo i ponad 4 sekundy przewagi na Puzole, który goni jak szalony. Wykorzystuje te swoje lepsze pony. Walka między Puyo Puyo a Rybą będzie tyle ciekawa, że oni obaj jadą na mocno sucznych polach. Co ciekawe, Puyo Puyo lepiej dba o opony, one są w lepszym stanie niż te, na których jedzie Ryba. Proszę sprawdzić sobie, ta prawa przednia, tam już widać druty. Jak się przyjrzeć z prawej strony, nie wiem jak Państwo, ja tam widzę druty. Te druty zresztą już zaczynają niszczyć nadkole tego samochodu. 1,5 sekundy między Rybą a Puyo Puyo. Czwarty, już tuż za nimi, niecałe 3 sekundy straty, Niedzial. Niedzial, który za chwilę będzie walczył o trzecią pozycję. I to chyba szybciej niż nam się wydaje, bo tutaj błąd Ryby, te opony już nie trzymają. Proszę zobaczyć, jak szybko nadrabia Niedzial, jadąc na gorszych teoretycznie polach, ponad twardych, ale o ile świeższych, o ile lepiej zachowanych. On już tu szuka miejsca, on tutaj już znajduje się tuż na zderzaku Ryby. To już jest nose to tail, nose to tail, jak mówić Amerykanie. Już jest po wewnętrznej, do tego szybkiego, prawego zakrętu. I Puyo Puyo, Ryba, te opony nie wytrzymały. One odpuściły. Niedzial skorzystał. Niedzial wyskoczył nam na pozycję trzecią. 4 sekundy straty do Puyo Puyo. I myślę, że sytuacja za chwilę nam się powtórzy. Że te 4 sekundy nie utrzymają się długo. Bo jeżeli Puyo Puyo teraz nie zjedzie, a zjeżdża, on już musi zjechać. Te opony już praktycznie nie istniały. Puyo Puyo mamy w boksie, wskakujemy na Niedziala, który w tej chwili wskakuje na drugą pozycję i on jeszcze spokojnie może pozostać na torze, bo te opony są jeszcze w dobrym stanie. Wydaje mi się, że w boksie był speker, bo tak, opony zmienione i ta jego przewaga stopniała w cudzysłowie, bo to jest cały czas 15 sekund, pamiętajmy, że Niedzial w boksie jeszcze nie był. Spek wykonał swój ostatni pit stop, założył opony twarde, on już zjeżdżał nie będzie, on już będzie jechał do mety, bo no w tym momencie jestem w stanie zaryzykować i powiedzieć pewne zwycięstwo. Nikt nie będzie w stanie mu tego odebrać. Z zawodników, którzy byli w boksie, to Spek, oczywiście mówimy o drugim pit stopie, Spek, który ma świeże opony i na tych oponach będzie jechał do mety, Rudy, który jeszcze nie był w boksie, Puyo Puyo, który już był w boksie, założył twarde opony i te twarde opony muszą starczyć mu na 11 okrążeń, a wiemy, że 11 okrążeń na twardych można przejechać bez problemu, więc on już do boksu nie będzie zjeżdżał, ale to jest 38 sekund straty lidera. No to już nie ma szans, żeby to nadrobić. Ryba również już był w boksie, 47 sekund straty lidera i 9 sekund straty do Puyo Puyo. Leo ze stratą 8 sekund do Ryby, jeszcze na twardych, jeszcze przed tym drugim pitstopem. Zycher również przed drugim pitstopem, no ale to już jest strata 24 sekund do Leo i tu już nie ma żadnych szans na prawej pozycji. To by musiałoby się coś strasznego stać z zawodnikami, którzy tam przeszli. Lack in line 7 sekund do Zychera, również jeszcze przed zjazdem na drugi pitstop. No i myślę, że tu Zycher i Lack in line 7 sekund to jest taka odległość, gdzie można pokusić się o stwierdzenie, że tą stratę można zniwelować i można powalczyć, ale Lucky Line musiał jechać bezbłędnie, a tu widzieliśmy błąd na wejściu na tej szykany po długiej prostej. Wracajmy do Niedziala, bo wydaje mi się, że Niedzial będzie zjeżdżał. Tak, proszę bardzo, trafiłem na idealny moment. Niedzial zjechał do pit stopu. I teraz pytanie, czy Niedzial utrzyma się przed Puyo Puyo, który ma około 38 sekund straty do lidera, a Niedzial tej straty miał 19 sekund na zjazdu. No, czyli to jest jakieś, no nie wiem, nie wiem jak długo trwa ten pit stop, ale te pit stopy w Gran Turismo są dość długie. Niedzial już na swoim stanowisku, zmiana opon. Zmiana opon w stylu Formuły 1, więc te no są tak, wyraźnie to są jednonakrętkowe opony, koła całe, więc ta zmiana jak najbardziej możliwa i, że tak powiem, realistyczna. No, Niedzial wyjechał za Puyo Puyo ze stratą około 5-6 sekund, więc no, to będzie bardzo, bardzo ciekawy wyścig. Tak jak już nie będziemy oglądali walki o pierwszą pozycję, to z pewnością
jest szansa, nie mówię, że będzie, ale jest szansa na to, by pooglądać walkę o pozycję drugą. Przyjrzyjmy się tym zawodnikom. Wuja Buja na pozycji drugiej, 6 sekund przewagi nad Niedzielem na oponach twardych. Do zrobienia jeszcze 10 okrążeń, o, troszkę mniej niż 10. Niedziel również na oponach twardych, strata to 6 sekund do Wuja Buja. Opony odrobinę świeższe. Wydaje mi się jednak, że to nie będzie miało dużego wpływu, to jedno okrążenie, bo i Niedziel, i Wuja Buja, z tego co dotychczas zaobserwowałem, potrafią dość dobrze o te opony zadbać. Tu się może rozejść o to, kto popełni mniej błędów, niż o to, kto będzie szybszy. Ryba również na oponach twardych, już po tym swoim pitstopie, zaledwie 5 sekund straty do Niedziela, więc tak jak powiedziałem, no ta trójka, oni są w takich odstępach od siebie, że tu się coś jeszcze może podziać. Ja tu nikomu nie życzę źle, nie chcę oglądać żadnych błędów kierowców, wolałbym oglądać czystą walkę na torze, więc mam nadzieję, że któryś z nich pojedzie na tyle szybko, by dogonić zawodnika przed sobą. Rudy, również już świeże, twarde opony. Strata do Ryby to około 7 sekund. Leo za Rudym 8 sekund. Jeszcze na oponach użytych przed pitstopem, no czyli on się już czuł o jakiejkolwiek walce o wyższe pozycje nie będzie liczył, no bo potem pitstopie to już będzie potężna strata. Zycher też jeszcze przed swoim pitstopem i podobnie Luck in Luck. No niestety, zostało nam 8 zawodników z 12. 4 zawodników z nami już nie jedzie. 8 zawodników na tak długim torze. No to niestety, jedyne na co można liczyć, to na walkę korespondencyjną. No, nie ma szans, żeby przy tak małej ilości zawodników ta stawka się nam nie rozjechała. A tak się właśnie stało. I no niestety mam raczej złe wieści, że będziemy mieli taki trochę nudny wyścig z serii Formuły 1, gdzie ustawia nam się procesja i ta procesja jedzie sobie równo do mety. W tej chwili Spek na miejscu pierwszym, niezagrożony, Buja na miejscu drugim, ale Buja stracił 1,5 sekundy do Niedziela. Także tak jak mówiłem, tutaj widzę jakąś szansę na widowisko. Buja, Niedziel. Ryba troszkę straci do Niedziela, więc Niedziel jedzie szybciej. Rudy troszkę nadrobił z kolei do Ryby. No, mamy jeszcze 9 okrążeń, czyli tutaj, jeżeli oni będą nadrabiali sensowną ilość czasu na okrążeniu, bo musimy pamiętać, że dogonić to raz, a uprzedzić to dwa, więc sobie trzeba jeszcze trochę czasu zostawić na jakiekolwiek manewry wyprzedzania, to może ci panowie z miejsca drugiego, trzeciego, czwartego, piątego zapewnią nam jakieś widowisko, czego sobie i wszystkim oglądającym lub tym, którzy będą oglądali tę transmisję już później na YouTubie, życzę. Nie wiem, więc nie mogę wam tu zaspoilować niczego, ale mogę wam powiedzieć, że Niedziel odrobił kolejnych kilka dziesiątych do Wuja Buja i ta przewaga Wuja Buja to już tylko 3,5 sekundy z 7. No, powiedzmy, 6,5. Czyli to są 3 sekundy odrobione. Niedziel jedzie szybko. Porównajmy sobie czasy. Czas okrążenia 21 w stronę Niedziela to 2 minuty 7 sekund. 2 minuty 7,5. Natomiast Wuja Buja to 2 minuty 8,4. To jest sekunda różnicy na jednym okrążeniu. No, gdyby ta sekunda na okrążeniu się utrzymywała, to za 3,5 okrążenia Niedziel siedziałby na zderzaku Wuja Buja i oglądalibyśmy walkę o pierwsze, o drugie miejsce. Zobaczmy, czy tak się stanie. Kolejne 0,5 sekundy, kolejne 0,6. Niedziel już tylko 3 sekundy straty. Tu wydaje mi się będzie ciekawie. Nadal nie wiem, czemu nie mogę zmieniać kamery, no ale nie mogę. Przykro mi bardzo z tego powodu, naprawdę. Próbowałem wszystkich kombinacji na moim
padzie i mogę tu najwyżej wejść tutaj w ten timing monitor. Właściwie też można nazywać live timing, nie wiem czy można nazywać timing monitor. To taka bardzo, no tu jest akurat napisane live timing, tam bardzo niewyścigowa nazwa. Timing monitor, zwał jak zwał. No to poglądajmy sobie to wszystko z widoku niedziela, bo oglądając jego będziemy też z przodu cały czas widzieli wuja wuja. 3,5 sekundy, ryba do niedziela traci, bo tam już mamy 9,5 sekundy. Zanim Rudy, wystarczy spojrzeć na tę mapę toru po prawej i widać, że walka na razie tutaj nam się żadna nie szykuje o jakąkolwiek pozycję. Wydaje mi się, że może nam się tutaj szykować dublowanie, bo Spek zdaje zbliża się do Zychera i za chwilę pewnie Zycher zobaczy niebieskie flagi. On już je widzi, one są, się pojawiają bardzo wcześnie, bo to jest jeszcze całe jedno długie okrążenie. Błąd Zychera i teraz Spek się mocno zbliży i będzie wyprzedzał. No nic, ja Państwa chyba już zostawię dalej z tym, że się dzieje, bo na razie niestety nie dzieje się za wiele. 8 zawodników, a już z tego co widzę 7, czyli straciliśmy kolejnego zawodnika. Stawka nam się bardzo mocno wykruszyła. No niestety, no tak to jest, jak ktoś próbuje ścigać się samochodami elektrycznymi. Pomysł, no niestety, poroniony. Kto to widział, żeby elektryki ścigały się na torach wyścigowych? Od tego mamy samochody spalinowe. Powiedzmy, ewentualnie diesle, co udowodnił bardzo dobrze Audi w Le Mans. Jedyna szansa na jakąkolwiek walkę to jest tutaj. Niedziel i wuja buja. 2,2 sekundy. Ja Państwa zostawiam na chwilę z tą dwójką. Pooglądajcie sobie, jak tutaj coś tu będzie działo i do Państwa za chwilę wrócę. No i już jestem z Państwem z powrotem po krótkiej przerwie reklamowej. No, ale ja tu widzę, że ze straty niedziela z 2,5 sekundy, gdy na tą przerwę reklamową się udawaliśmy, mamy już 3,5 sekundy. Więc zakładam, że tu jakiś błąd niedziela. Bo prędkości z pewnością mu nie brakuje, bo on znowu goni, bo to już jest poniżej 3 sekund znowu. Opony w bardzo dobrym stanie. Zobaczmy, jak tam to wygląda u wuja buja. No, wuja buja zużywa opony zdecydowanie szybciej. Chociaż jego opony są o jedno okrążenie starsze od tych, którym dysponuje niedziel. A Spek będzie dublował kolejnego zawodnika. Tym razem to... Nie, to znowu... Ja jestem przekonany, że Spek dublował już Zychera.
więc nie wiem, o co tu chodzi za bardzo. A może on był Lucky Line'a wcześniej? A może też był w boksie? Dobra, wracamy tutaj do tej dwójki walczącej o drugie miejsce, bo tutaj to jest jedyna para, która zapewnić może nam jakiekolwiek widowiska w tym torze. I to już jest tylko półtorej sekundy. Niedział zbliża się bardzo mocno. Dojeżdżamy teraz z oboma zawodnikami razem do Eurush i tutaj przejazd na pełnym gazie przez ten Eurush. 260 km na godzinę, 270 na wyjściu i mamy już 300, co da więcej, 310, 320 i ostre, mocne hamowanie. Chciałbym będzie do pierwszego biegu, ale te samochody nie mają biegów, bo to elektryki, więc z 320 do około 120 km na godzinę, 200 km różnicy na jednym dohamowaniu i już tylko 1,3 sekundy dzieli tych zawodników ze sobą. Już tylko 1,3. A poniżej sekundy potrzebujemy chyba około 0,7, by Niedzial mógł korzystać ze slipstreama. Więc jeżeli tylko uda mu się zbić jeszcze kilka dziesiątych sekundy, to przy następnym podjeździe pod Róż i wyjściu na tą długą, prostą, możliwe, że Niedzial już będzie miał slipstream i będzie mógł myśleć o zaatakowaniu, na dohamowaniu tej szykany prawo-lewo po długiej, prostej za Róż. Ale zobaczymy, bo na razie jesteśmy na tej, wyjeżdżamy na tą bardzo długą, łamaną, prostą, gdzie chyba w sumie osiąga się większe prędkości niż na tej prostej za Róż. Zaraz zobaczymy, to jest 270 w tej chwili, 280, 290, już prawie 300, 300 km na godzinę. Teraz tu trzeba się zmieścić w granicę toru, ale nie. Tu te samochody nie osiągają tej dużej prędkości, jak tam na tamtej prostej. Tutaj było około 300, gdzie... No i błąd Niedziala. Tam zarzuciło go na kerbie. Opanował ten samochód, ale stracił około sekundy. I jeżeli on chce myśleć tutaj o walce, o tą drugą pozycję, to musi zapomnieć o popełnianiu takich błędów. W tej chwili kontrola nad tym samochodem przy tak małych różnicach jest najważniejsza, bo każdy błąd będzie mocno karany. Będzie karany stratą czasową do zawodnika jadącego przed Niedzialem. To Buja Buja, który utrzymuje na razie tą przewagę między 1 a 2 sekundy. Bezpieczną przewagę, gdzie Niedzial jeszcze nie ma slipstreamu, gdzie Niedzial nie może zaatakować. Przejdźmy na chwilę do Buja Buja, zobaczmy jak to będzie wyglądało, gdy kamera będzie skupiona na nim. Tutaj wyjazd poza tor i kara czasowa, która już została zbita, 0,9 do 0,6 sekundy. I on tak będzie ją powoli na tych dohamowaniach sobie zbijał. Tutaj mamy jeszcze 5 okrążeń do mety, więc ta kara nie będzie miała wpływu na wynik tego wyścigu. Ale Niedzial jest już w zasięgu slipstreamu. To już jest 0,6 sekundy straty tylko. I będziemy za chwilę oglądali walkę o drugą pozycję. Teraz zobaczmy, czy jak dobrze Buja Buja będzie potrafił się bronić. Jak szerokie będzie to Audi Buja Buja na tym torze. Jak będzie on potrafił ten samochód ustawić na dohamowaniach, na wyjściach zakrętów, by uniemożliwić uprzedzanie Niedzialowi. Czy to mu się uda? Czy może Niedzial znajdzie gdzieś jakąś lukę? Czy to na wyjściu zakrętu, czy na dohamowaniu? I czy będzie w stanie skoczyć na drugą pozycję? Mocny wyjazd Niedziala. Tu będzie kara czasowa, ale Buja Buja też dostał, choć bardzo małą. Co ciekawe, Niedzialowi nie przyznało kary za ten wyjazd. A chyba wcześniej za takie wyjazdy kary były przyznawane. W każdym bądź razie Niedzial cały czas na trzecim miejscu. Minimalną, wręcz prawie niezauważalną już stratą. 0,4 sekundy. Tyle dzieli drugie i trzecie miejsce. Tutaj trochę chyba, nawet jeśli nie lepsze byś Niedziala, no to ten slipstream zapewnia mu lepsze przyspieszanie i lepszą prędkość maksymalną. Przejazd przez Eurush. Oj, Niedzial to mocno ścina.
półtora sekundy aż straty kary czasowej nałożonej, a wychodzi na zewnętrzną. Obaj zawodnicy hamują późno. No wydaje mi się, że ta pozycja została zdobyta też troszkę dzięki temu wyjazdowi, temu ścięciu. No ale takie są zasady Gran Turismo Sport. Po prostu dostaje się karę czasową, którą trzeba zbić. I wydaje mi się, że nie będzie miał problemu z zbiciem tej kary. Przypuszczam, że już pod koniec tego okrążenia tej kary nie będzie. Ale też z drugiej strony, co się stało z Wojabuja, bo on traci już prawie 2 sekundy, więc Niedzial jest zdecydowanie szybszy od Wojabuja. Już mu bardzo mocno odjechał. No tutaj już widać, że kamera ledwo łapie obydwu zawodników. Zobaczymy, czy Wojabuja będzie w stanie przyspieszyć. Czasami lepiej się jedzie za kimś, niż ucieka przed kimś. Czasami nabieramy tempa właśnie jadąc za drugim zawodnikiem, niż starając się uciec. Goniąc jest chyba też troszkę mniejszy stres niż uciekając. Świadomość, że tego trzeba się bronić, czasami negatywnie wpływa na to, jak prowadzimy ten samochód. 1,7 sekundy. Niedzial z przodu. Ta kamera nas ładnie pokazywała zawodnika jadącego za nim. Pokazywała nam Wojabuja. Jesteśmy na... Oj, tu mocny wyjazd Wojabuja. Nie zmieścił się w granicach toru. No i tak mówiłem, Niedzial już się swojej kary pozbył. Mimo, że tam było 1,5 sekundy, to przed końcem okrążenia już nie ma żadnej kary. Natomiast Wojabuja dostał tam 0,3 chyba za ten wyjazd. Różnica 2 sekund. I... No i zobaczymy. Zostały nam 3 okrążenia do końca. Niedzial chyba jednak ma tempo na tyle dobre, by nie musieć się w tej chwili przejmować atakami Wojabuja. Jeżeli tylko uda mu się utrzymać tempo i jechać bezbłędnie, to myślę, że on te drugie miejsce utrzyma. Teraz szybki przegląd przez stawkę. Pamiętajmy, że startowało 12 zawodników i jest już tylko 7. Speker na miejscu pierwszym z ogromną przewagą. 44 sekund nad Niedzialem. Niedzial, miejsce drugie, to już są ponad 3 sekundy przewagi nad Wojabuja. On się umacnia, on tam wykonał bardzo ładny manewr wyprzedzania na dohamowaniu. Wchodził do szykany z gorszej pozycji, bo z zewnętrznej, ale zmieścił się ładnie i wywalczył drugą pozycję na torze bardzo ładnie. Teraz kontroluje przewagę nad Wojabuja. Wojabuja na miejscu trzecim. Strata 48 już prawie sekundy lidera i 3,5 sekundy do drugiego. Dodatkowo jeszcze kara za wyjazd troszkę ponad sekundę, ale tak jak powiedziałem, to się zbije do końca tego okrążenia. Rudy, miejsce czwarte. Bardzo ładne miejsce. No za podium. Niestety, ale to ciągle dobre miejsce, jednak to już jest 24 sekundy straty do Wojabuja i tu nie ma szans na odrobienie. To by się musiał jakiś cud stać, żeby jemu udało się to odrobić. No, 3 sekundy nie ma na co liczyć. Leo na miejscu piątym. Strata 46 sekund rudego. No to tutaj też już się nic nie zmieni. Miejsce piąte jak w banku, a to z tego względu, że Zyker na miejscu szóstym 27 sekund straty do Leo. I na miejscu siódmym, w tej chwili ostatnim, Lucky Line ze stratą niecałych 6 sekund do Zychera. I porównajmy sobie opony między tymi dwoma zawodnikami. Zycher gdzieś tak w połowie zużyte. Przepraszam, Lucky Line, a Zycher bardzo podobnie. I tu opony średnie. Więc teoretycznie tu jeszcze jest szansa. No nie wiem, czy Lucky Line jest w stanie jechać tyle szybko, by zbić te 5,5 sekundy w 3 okrążenia. Nie wydaje mi się. To by musiało być około 2 sekund na okrążeniu i zostałoby mu dosłownie 1/4 okrążenie, żeby zaatakować. Jeżeli Zycher nie popełni błędu, to Lucky Line nic już tu chyba nie zdziała. Stawka nam się ustawiła. Zostało nam no, 1,5 okrążenia do końca wyścigu, chyba już ale troszkę mniej. Przejedźmy to ostatnie okrążenie i trochę z prowadzącym w tym wyścigu Speckerem. Tu przewidywania się spełniły. Najszybszy w wolnej praktyce,
najszybszy w kwalifikacjach, chociaż to nie wyglądało na początku tak pewnie, bo on wykonał pierwsze okrążenie i zjechał do pit stopu. Tam paru zawodników jeszcze się biło o te pole position, udało im się wykręcić lepszy czas. No jednak Spek wiedział co robi, wyjechał na jedno szybkie kółko, zapewnił sobie pole position z przewagą prawie 1 sekundy. Potem mieliśmy start do wyścigu, ustawiony według czasów kwalifikacyjnych, jednak tam coś poszło nie tak, problemy techniczne na starcie, dyrekcja wyścigu zdecydowała o restarcie, jednak restart był trochę chaotyczny, bo zawodnicy nie ustawili się do niego tak, jakby na to wskazywały wyniki z kwalifikacji. Było tam trochę zamieszania, jednak wszystko dość szybko nam się wyklarowało. Ci zawodnicy, którzy poosiągali dobre czasy w kwalifikacjach, osiągają teraz też również dobre wyniki w tym wyścigu. Spek na pierwszym miejscu, ostatnie okrążenie, 30. okrążenie tego wyścigu. I on spokojnie zmierza po swoje kolejne w swojej karierze zwycięstwo wyścigu GTS, tym razem w elektrycznym Audi e-tron na torze Spa-Francorchamps. Na torze wspaniałym, piękna nitka toru, wspaniałe średnie i wolne zakręty, plus te zmiany wysokości. Dodatkowo piękne położenie tego toru. Kto tam był na tym torze, miał okazję tam być na jakimkolwiek wyścigu, to naprawdę jest niesamowity tor. Nawet przejście się wokół niego potrafi dostarczyć świetnych funkcji. Można te ścigające się samochody oglądać z różnych punktów widokowych i jest naprawdę wspaniale na tym torze. Ostatni przejazd tej łamanej prostej do szykany, kiedyś to była słynna szykana bus stop, przystanek autobusowy, to była szykana najpierw lewo-prawo i za chwilę prawo-lewo i dopiero był wyjazd tą prostą startową. Tym razem to jest przebudowana szykana, skrócona, tylko prawo-lewo, wyjazd na prostą, start, meta i zwycięstwo zasłużone, bo jechał dzisiaj wspaniale Speka. Przechodzimy, rzucamy się na drugie miejsce. Jeszcze kilka zakrętów przed jadącym na drugie miejsce Niedzielem, który od momentu, gdy wyprzedził Wojewoda, zbudował sobie bardzo ładną i bezpieczną przewagę 10 sekund. Świetna jazda Niedziela na drugim miejscu. To również jest też na drugie miejsce. Zdarzyło mu się dzisiaj kilka błędów, ale ja myślę, że nawet gdyby tych błędów nie było, to Spek był nie do ugryzienia, więc wydaje mi się, że ta druga pozycja Niedziela to może nie tyle co najlepsze, na co się mógł sobie pozwolić, ale po prostu wspaniały wynik tego zawodnika. Drugie miejsce, powinien być z niego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Na trzecim miejscu Wojewoda. No tu myślę, że Wojewoda miał smaka na drugą pozycję. Mi się wydaje, że to była świadomość, że Spek jest nie do ugryzienia, ale on chyba liczył na walkę z Niedzielem. Tym razem się nie udało, tym razem Niedziel okazał się lepszy, ale również świetna pozycja Wojewoda. Trzecie miejsce podium, nie powinien być zawiedziony. W tym czasie do mety dojeżdża Rudy. Trwa za 24 sekundy do Wojewoda i ponad minuta do prowadzącego, do zwycięzcy tego wyścigu, do Speka. Ostatni zawodnik, który jeszcze nie ukończył tego wyścigu, bo ukończyli już jadący na 6-7 miejscu Luckin Line i Zicher. Oni mają określone straty, dlatego już ukończyli. No i tutaj wyniki nam szybko zniknęły. Niestety, tu oglądamy zwycięstwo Spekera. On startował z drugiej pozycji przez to zamieszanie na starcie. On również zdobył najszybsze okrążenie. I nie dojechali Young Niedziel, Mr. Balba i jeszcze paru innych zawodników. Zicher i Lucky Line okrążenie straty mieli. Leo odjechał na pozycji 5. Tego nam już niestety nie pokazało. Ja Państwu dziękuję za wspólne oglądanie. Mieliście Państwo okazję oglądać wyścig specjalny, wyścig ekologiczny. Zwycięzcą tego wyścigu został Spek. Podium uzupełnili Niedziel oraz Wojewoda. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, życzę miłej nocy i żegnam się z Państwem.